Najgorsze jest nastawienie, że rywal jest łatwy do pokonania, bo tacy rywale są nieobliczalni i ciężko się gra z takimi drużynami. Także musimy podejść tutaj z pełnym zaangażowaniem, skupieniem i będziemy walczyły na pewno na 100%, aby zapewnić sobie tę kwalifikację do Mistrzostw Europy. Różnie to się teraz układa, ale walczymy o to, aby pokazać, że potrafimy grać na dobrym poziomie i myślę, że gdzieś już w Grand Prix pokazałyśmy, że jesteśmy drużyną, która walczy o najwyższe cele. No tam niewiele brakowało, aby zakwalifikować się do pierwszej dywizji World Grand Prix, aczkolwiek no mam nadzieję, że w kolejnym sezonie będziemy walczyły o te najwyższe cele. Zdajemy sobie sprawę, że te sukcesy były w polskiej siatkówce i cieszymy się, że mamy z czego brać przykład. No teraz te ostatnie lata może nie były tak owocne, ale będąc na boisku nie myślimy o tym, bo mamy ważniejsze rzeczy. Mamy się na czym skupić i to inne rzeczy są priorytetem. Na razie kadra, aczkolwiek drużyna zapowiada się bardzo, bardzo fajny skład i mam nadzieję, że będziemy walczyły również tutaj o najwyższe cele, o medale w Orlen Lidze. Na pewno najpierw tutaj ciężka praca, a później w klubie i mam nadzieję, że stworzymy fajny zespół.